mam pewien problem teologiczny, może ktoś mi pozwoli go, pomoże mi go rozwiązać. Część z mojej rodziny to są ludzie, którzy kompletnie z Bożego ani miłosierdzia, ani Bożej łaski nic sobie nie robią. Ja się poważnie boję o ich zbawienie. I co będzie, jeżeli ja, da Pan Bóg, z siostrą albo z księdzem się zaczepimy na ostatni prożek czyśćca i się tam będziemy powoli wdrapywać za te nasze liczne grzechy, a będę miał świadomość, no bo świadomość będę miał, że moi najbliżsi są potępieni. Część teologów mówi, że Pan Bóg dokona swoich tej lobotomii, tej części mózgu. Czyli, że wytnie nam tą część świadomości i nie będziemy tego świadomi. A ja mam w nosie takie szczęście. To znaczy, że ja nie będę w pełni wolny.